Nic mnie nie bawi jak to, kiedy ludzie pod kiedy pod filmikami, na których jestem najbardziej trzeźwy jak mogę. Nie. Pod filmikami, na których jestem po prostu trzeźwy, wy mi piszecie tak. Co ty ćpałeś? Albo piszecie tak. Może przestań ćpać? Albo piszecie tak. Kiedy będziesz trzeźwy? Albo piszecie tak. Podaj mi numer do swojego dealera. Albo piszecie. Nie, nikt tak mi jeszcze nie napisał. Zmieniam faktu, że wy kwestionujecie moją trzeźwość pod filmikami, na których faktycznie jestem trzeźwy. I w sumie możemy sobie porozmawiać o tym, czym jest trzeźwość, jak ona wpływa na życie, jak ona wpływa na codzienność. A więc, skrótowo mówiąc, trzeźwość jest stanem takim, jaki czujemy na co dzień, kiedy jeszcze tak naprawdę nie zażyliśmy niczego, dosłownie niczego, ani nie zjedliśmy śniadania, ani nie wypiliśmy nawet kubeczka herbaty, garnuszka herbaty, czy nie wypiliśmy szklanki kawy, filiżanki kawy, o. Bo tak na dobrą sprawę, trzeźwość, tak jak mówiłem wcześniej, trzeźwość jest stanem, w którym naszemu organizmowi nie dostarczyliśmy tak naprawdę niczego, co zmieni, co tak naprawdę wpłynie na nasz mózg. Czyli kofeina, teina, cukier, nie wiem. No już bardziej mocne środki. Alkohol, THC, inne odmiany THC, jakieś tam CBD, HHC, takie tam inne. I innego rodzaju, nie? Jak dobrze wiemy, trzeźwym jest się do momentu, w którym się czegoś nie zażyje. Trzeźwym jest się tak naprawdę, dopóki się czegokolwiek nie dostarczy do organizmu. Bo tak na dobrą sprawę, we wszystkim jest cukier. We wszystkim są jakiegoś rodzaju cukry, co tak naprawdę zażyjemy, co tak naprawdę zjemy na śniadanie chociażby, nie? Innego rodzaju cukry, czy to cukry owocowe, warzywne. No, nie jesteśmy w stanie po prostu wpłynąć na to, co zawiera w sobie substancje jakkolwiek minimalnie wpływające na mózg. A więc trzeźwi jesteśmy, dopóki czegoś nie zjemy. Trzeźwi jesteśmy, dopóki czegoś nie wypijemy. Jedynie, co tak na dobrą sprawę nie wpłynie na naszą trzeźwość, to woda, tak myślę. Bo woda nie zawiera w sobie niczego oprócz wody. I co? I tak. Trzeźwość na pewno jest bardzo takim naturalnym stanem. Trzeźwość jest na pewno stanem, do którego przyzwyczailiśmy się przez całe swoje życie, bo trzeźwość na pewno jest co rano. Trzeźwość na pewno była przez lata naszego życia, kiedy byliśmy karmieni piersią, bo wątpię, by mleko matki posiadało w sobie substancje, które wpływałyby jakkolwiek na mózg noworodka. No i co? A później wiadomo, że tak naprawdę przez całe życie dostarczane nam są substancje, które jednak na ten mózg wpływają. Co kończy się tym, że trzeźwi nie jesteśmy nigdy. Tylko rano. Bo wiadomo, że stan po jakiejś substancji mija po kilku godzinach. Na pewno w trakcie snu nasz organizm się regeneruje, odpoczywa, wydala z siebie właśnie różne substancje i na pewno z samego rana jesteśmy trzeźwi.
A więc trzeźwość jest na pewno pod tym względem zabawna, że trwa ona bardzo krótko. I tak na dobrą sprawę, trzeźwi też nie jesteśmy za długo. W sensie trzeźwi nawet nie bylibyśmy za długo, gdybyśmy zaraz po wstaniu nie dostarczyli sobie niczego. Bo sam głód, kurwa, co ja powiedziałem? Sam głód? Sama potrzeba dostarczenia sobie jakichś składników odżywczych już wpływa na mózg na tyle, że powoduje, że jesteśmy nietrzeźwi. I to jest właśnie paradoks trzeźwości. Paradoksem trzeźwości jest właśnie to, że tak na dobrą sprawę nigdy nie będziemy trzeźwi na tyle długo, ile byśmy chcieli, więc zawsze będziemy pod wpływem czegoś, niekoniecznie czegoś, od czego jesteśmy uzależnieni, chociaż z drugiej strony można by było powiedzieć, że jesteśmy uzależnieni od wszystkiego, co jest podstawową potrzebą. Jesteśmy uzależnieni od tak naprawdę bycia odżywionymi. Jesteśmy uzależnieni od bycia nawodnionymi. Jesteśmy uzależnieni tak naprawdę od po prostu uzupełniania braków dla naszego organizmu, które wykazują się, kiedy one tak naprawdę zaistnieją. Tak więc wychodzi na to, że trzeźwi jesteśmy tylko przez kilka może godzin w ciągu naszego dnia. Kto dłużej wytrzyma, ten jest fajniejszy. Nie no, kto dłużej wytrzyma, ten dłużej jest trzeźwy. Od kiedy wstaniemy po zregenerowaniu naszego organizmu w trakcie snu. Tak. To tyle godzin, ile wytrzymamy, tyle jesteśmy trzeźwi. Tyle godzin, ile wytrzymamy bez dosłownie łyka wody, jesteśmy trzeźwi. A kiedy już sobie dostarczymy to, co nam potrzebne, przestajemy być trzeźwi. A kiedy nadejdzie moment, w którym zaczniemy się domagać czegoś, też przestajemy być trzeźwi. Więc trzeźwość ma swój limit czasowy. Mózg rozjebany.